Leszek Drozd przy mikrofonie. Pogadanki o zdrowiu. Ten temat nas nie ominie. Niestety nie. I będzie dzisiaj poruszony. Mój znajomy zadzwonił do mnie i mnie poinformował, że nasza znajoma, 20-paroletnia kobieta, została zgwałcona bardzo brutalnie. Jest w szoku, nie wie dlaczego to jej się stało w życiu, dlaczego to nieszczęście dotknęło ją. Jest to bardzo trudny emocjonalny moment, ma myśli samobójcze, więc chciałbym, żebyśmy się wszyscy teraz złapali za ręce, w cudzysłowie, wszyscy ci, którzy nas słuchają, i żebyśmy się pomodlili za tą młodą kobietę, żeby Chrystus ją wyleczył z tej bardzo poważnej rany. W imię Boga prosimy Cię, Boże, o okazanie litości, o wyleczenie i o uspokojenie tej młodej kobiety. Dziękuję bardzo wszystkim za tą krótką modlitwę. Amen. Nawet nie wiadomo, co tak naprawdę powiedzieć, jak to skomentować, że ten diabeł istnieje już od tysięcy lat, robi dokładnie to samo, że pcha mężczyzn, niektórych, w taką sytuację, że decydują się na zgwałcenie kobiety i że to sprawia im przyjemność. Myślę, że to jest niezmiernie chore. Mamy teraz okazję, ponieważ wiem, że mamy wielu radiosłuchaczy. Jest popołudniowa godzina najprawdopodobniej i jest ponad milion Polaków w Chicago i wiem, że każdy może słuchać to radio, że zasięg jest bardzo duży, nawet do stanu Indiana. I prosiłbym o tych wszystkich, którzy nas słuchają teraz, o zwrócenie na to uwagi, przemyślenie tego chwilę, może porozmawiać z dziećmi na ten temat, porozmawiać z innymi osobami, żeby stworzyć tą atmosferę, w której gwałt nie jest tolerowany. To jest wszystko związane z wychowaniem, które jest chrześcijaństwem. To nie jest wychowanie matematyczne, filozoficzne, czy język polski, czy geografia. Nie, to jest wychowanie bycia wrażliwym i mieć w sercu respekt do drugiej osoby. Jeżeli to się nie dzieje, są właśnie takie sytuacje. Więc pomódlmy się, żeby tego diabła wyrzucić z naszego społeczeństwa. In Jesus' name. Dziękuję za modlitwę, którą razem mogliśmy odbyć tutaj w intencji tej młodej kobiety. Nie sądzę, żebym było mnie stać pomodlić się za tego mężczyznę, który ją zgwałcił. Dlatego, że jego droga będzie bardzo trudna w życiu. Co mu się przydarzy, będzie piekło. I to już się zaczęło. On już prawdopodobnie żył w piekle wcześniej, zanim doszło do tego zdarzenia. Dlatego doszło do tego zdarzenia. To jest 15 lat więzienia, chciałem przypomnieć, za takie przestępstwo. Nieprawdopodobne. To musi się skończyć. Nakłaniam wszystkie matki do rozmawiania z dziećmi, dlatego że matkom się wydaje, że chłopiec rośnie i że on jest święty. Nie, on nie jest święty. Statystycznie może się wydarzyć, że macie dziecko,
który będzie gwałcicielem. Trzeba tą sprawę w jakiś sposób poruszyć w domu. Cieszę się, że mamy dzisiaj możliwość pomodlić się za nasze zdrowie i pomyślność. Dlatego, że życie jest trudne, zdarzają się nieoczekiwane okoliczności, potrafią być bardzo trudne zdarzenia, wyniknąć po prostu znikąd. I myślę, że nasza relacja z Bogiem w takich okolicznościach jest niezmiernie ważna. Są osoby, i to się często zdarza, i powiedziałbym, że bardzo często, prawie przeważnie, są osoby, które mają problem z nawiązaniem kontaktu z Bogiem. Ponieważ Boga nie widać, więc trudno sobie to wszystko wyobrazić i powiązać w całość. Otóż są sposoby na to, żeby ten kontakt z Bogiem mieć i żeby widzieć, że rzeczywiście ten kontakt jest. Pierwsze, co zaobserwowałem w swoim życiu, co mi bardzo pomogło, to jest bycie dziękującym za wszystko, co się w życiu wydarzyło. Naprawdę to pomaga złapać perspektywę, szczególnie do tych rzeczy, które były złe, i wyzwala z takich uczuć jak lęk, strach czy troska, szczególnie o przyszłość, i zazdrość. Odrzucenie tego problemu, który jest związany z faktem, że nie jesteśmy dziękujący Bogu. Musimy dziękować Bogu dokładnie za wszystko. Za złe doświadczenia, za dobre doświadczenia. To naprawdę przynosi radość w życiu. Podam bardzo prosty przykład, co się wydarza, kiedy nie jesteśmy dziękujący. Otóż jest w Biblii mowa o tym, że Chrystus nakarmił przez okazanie litości i współczucia, miłosierdzia, wyżywił 5000 osób jednego dnia. Ale kiedy następował proces ukrzyżowania i wydania wyroku na Chrystusa, nikt z tych 5000 osób się nie zjawił. Nie zjawił się, żeby zatrzymać ten moment ukrzyżowania. Gdyby te 5000 osób przyszło tego dnia i powiedzieli Piłatowi: nie, nie zgadzamy się na to, żebyś ukrzyżował Jezusa. Decyzja jest absolutnie pewna, że nie doszłoby do ukrzyżowania. Oczywiście ukrzyżowanie było w planie boskim i nic nie można zmienić w tej sprawie, taki był plan, ale na pewno daje to do myślenia, że ludzie nie są dziękujący, dlatego do ukrzyżowania doszło. Więc to jest pierwsze, co bym sugerował. Bycie dziękującym Bogu. To powoduje, że wzrasta poziom radości w życiu. I na pewno, co drugie bym polecił, to jest obserwacja zdarzeń, co się wydarzyło przez dzień. Osoby, które mają bezpośredni kontakt z Bogiem, zawsze są we właściwym miejscu i czasie. Co do sekundy, co do milisekundy. Jak bardzo ten związek jest mocny. Zawsze będziecie w tym miejscu, gdzie można komuś pomóc. Gdybyście poszli 2 minuty później, już byście nie mieli tej możliwości. I zawsze to będzie związane z tym, że komuś mogliście pomóc.
i będziecie zawsze we właściwym miejscu i czasie, żeby móc okazać komuś pomoc. Wtedy jesteście bezpośrednio sługami Boga i tych osób nie ma za dużo. To wam muszę od razu w tajemnicy powiedzieć. Następne 5 minut pogadanek o zdrowiu poświęcę bardziej medycznej stronie tego, o czym zazwyczaj mówimy. Kiedy przychodzi moment przyjścia dziecka na świat, zazwyczaj decydujemy się na to, żeby pojechać do szpitala. Szpital może być bardzo drogim doświadczeniem. Zazwyczaj ceny są od 5 do 8 tysięcy dolarów. Osoby, które nie mają ubezpieczeń, mogą przeżyć trudny moment finansowy. Co chcę powiedzieć jest, że obecnie lekarze się bardzo wycwanili i używam słowa specjalistycznie, celowo tego, a nie innego. Wycwanili. Cwaniactwo. Cwaniactwo jest bardzo negatywnym słowem. I otóż powodują, że wywołują sztucznie poród. I zawsze celują tak, żeby to się wydarzyło sobota, niedziela. Dlaczego? Dlatego, że to są lepiej płatne dni. Jeżeli dziecko ma przyjść na świat w poniedziałek, to nie będzie takich pieniędzy do zarobienia, jakby było w sobotę czy niedzielę. Jest to znany fakt, opisany już w wielu przypadkach. Proszę się nie dać na to nabrać. Jest to bardzo szkodliwe dla ciąży, dla dziecka nowonarodzonego i dla matki. Konsekwencje są negatywne. Dlatego proszę zwrócić na to uwagę, czy lekarz dał jakieś zastrzyki na przyspieszenie porodu, czy zaczął coś kombinować, żeby to było w jakimś specyficznym czasie ten poród. Jeżeli wycelował, że to ma być w sobotę, niedzielę gdzieś tak, pod koniec tygodnia ten poród, to znaczy, że macie do czynienia z cwaniakiem, który chce zarobić więcej pieniędzy i nie ma na myśli waszego zdrowia. To jest szeroko już opisane, jak mówiłem wcześniej, w wielu artykułach, że takie rzeczy się dzieją. Następnym cwaniactwem i nieprawdą jest, że to rak zabija ludzi, a nie chemioterapia. Jest to bardzo pokrętne cwaniactwo, dlatego że matematyka i statystyka mówi bardzo jasno, że przez pierwszy miesiąc chemioterapii 50% pacjentów nie przeżywa tego procesu. Gdyby to rak był winny śmierciom, to by nie można było takiej statystyki wyciągnąć. Taka jest tego logika. Więc jeżeli można jasno powiedzieć, że chemioterapia jest związana z 50% szansy przeżycia pierwszego miesiąca, to znaczy, że chemioterapia jest odpowiedzialna za śmierć pacjentów. Chemioterapia obniża immunologiczny system pacjenta do punktu, w którym można umrzeć z powodu grypy, z powodu jakiejkolwiek infekcji. Więc jak lekarz może wam powiedzieć, że to rak zabija pacjenta, a nie chemioterapia? Jest to bardzo pokrętne, co oni teraz robią. Proszę na to uważać i nie dać się nabrać. I na sam koniec chciałem powiedzieć, że są dwa rodzaje białych ciałek. Krwi bardzo duże, których jest mniej, i małe. I teraz tych dużych przerost wcale nie oznacza, że macie raka krwi. To jest bardzo ważne, dlatego że osoby są kierowane na chemioterapię, które nie mają raka. Duże ciałka krwi, białe, mogą oznaczać, że jest problem z sercem, że jest depresja, że jest AIDS, może oznaczać różne inne rzeczy, ale niekoniecznie raka. Dziękuję i pozdrawiam.